nutę, zanim cię sprzątnę, gówniaro. Mam na ciebie propozycję nie do odrzucenia. Wspólny skok, który ustawi cię do końca życia. Działam sam i radzę sobie doskonale. Nie ściemniej, szopie. Coraz trudniej cię o dobry łup. A gliny i tak siedzą ci już na... ogonie? Jeden skok i będziesz wolnym człowiekiem. Wyjedziesz daleko stąd i będziesz sączył drinki z palemką. Drinki z palemką. Skąd ty się w ogóle wzięłaś? Uciekłaś z domu? Gdzie twoi rodzice? Nie mam rodziców. Akurat. Każdy ma jakichś rodziców. Pamiętam mamę jak przez mgłę. Często nie było jej w domu, ale wiem, że mnie kochała. Pewnej nocy obudził mnie jakiś hałas. Przestraszyłam się i schowałam. Do pokoju ktoś wszedł. Mama chciała się bronić, ale on był szybszy. Do czego mnie potrzebujesz? Twoje doświadczenie bardzo się przyda. Poza tym jesteś przestępczą legendą i moim idolem. Każde dziecko na ulicy marzy o twojej karierze. Chcę się od ciebie uczyć. Dobrze, już dobrze. To opowiedz mi o tym skoku. Wejdź. Przyniosłam ci te dokumenty w sprawie Żebińskiego i parę protokołów do podpisu. Nad czym tak siedzisz? Nad tym, co zwykle tej porze. No, mam nadzieję, że w końcu dorwiesz tego drania. Piękne, prawda? Przepiękne. One są olśniewające, zjawiskowe, spektakularne! Czy mogę? Muszę je mieć. Wszystkie. Ich czarnorynkowa wartość opiewa na 50 tysięcy dolarów od sztuki rzecz jasna. Wyśmienicie. Sfinalizujmy więc naszą transakcję. Kiedyś chciałeś wykiwać? Tak jak moją mamę? O czym ty mówisz, dziewczyno? Co ci strzeliło do głowy? Teraz już rozumiesz? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ją sprzedałeś? Czy ty jesteś... ty jesteś jej... Gadaj, szujo! Twoja matka i ja byliśmy zgranym duetem. Precyzyjnie planowaliśmy każdy skok. Mieliśmy świetną strategię. Ona uwodziła bogatych lalusiów, a ja w tym czasie obrabiałam ich domy. Na koniec akcji rozwalała delikwentów, dlatego nadano jej pseudonim Modliszka. Jednak po wielu latach owocnej współpracy powiedziała, że chce zakończyć przestępczą działalność.
zacząć żyć uczciwie. Pokłóciliśmy się i wtedy w złości usypałem, ale nie miałem pojęcia, że... Wystarczy! Już wszystko, co chciałam. Żegnaj, Szopie. Będę mógł zamknąć tę sprawę. Nie sądzisz, że to wszystko było trochę zbyt proste? Było tak proste jak wtedy, kiedy wystawiłeś mi modliszkę w zamian za wyczyszczenie twojej kartoteki. Ale obaj wiedzieliśmy, że nie masz zamiaru nawrócić się na uczciwe życie. Wtedy, gdy do niej strzelałeś, wiedziałeś, że ma córkę. Nie może być. Ja też nie. Mała wyrosła na piękną i przebiegłą kobietę. Kłamiesz. Zresztą, to nie ma znaczenia. Nie wiem, co kombinujesz, ale ci to nie wyjdzie. Doigrałeś się, Szopie. Przegrałeś. Nie, inspektorze. And I've been putting up fire.